Jeżeli w ostatnim czasie zaglądaliście na facebookowe profile takich zespołów black metalowych jak Emperor, Tsuder, takiego zespołu jak Samael, albo takiego wykonawcy jak Ishan, to na pewno zauważyliście, że coś jest nie tak, bo to nie są profile, które wrzucałyby jakieś dziwne filmy kompletnie niezwiązane z muzyką metalową czy działalnością tych zespołów. Ja wam wyjaśnię, jak to się stało. Znaczy, postaram się wyjaśnić, jak to się stało, bo myślę, że większość z was domyśliła się, widząc te dziwne filmy, które zaraz wam pokażę, że to raczej nie jest coś wrzuconego przez te zespoły. No i właśnie, te profile zostały przejęte. Ostatnio pojawiła się plaga przejętych kont metalowych wykonawców na Facebooku. Ofiarami stali się m.in. Emperor, Ishan, Tsuder, Samael na szczęście już odzyskał dostęp do swojego profilu. Jeśli pojawią się jakieś nietypowe wpisy z obserwowanych przez was zespołów, to nie klikajcie w żadne odnośniki. Znaczy, jakby klikniecie te filmy, które tam są, to nic się nie stanie, w sensie obejrzycie sobie filmy dość dziwne, które zaraz zobaczycie, natomiast jeśli faktycznie zobaczycie tam jakieś linki odsyłające do jakichś stron z, nie wiem, tańszymi zakupami, czy strony, na których będą sprzedawane bilety, to tak, nie klikajcie, zdecydowanie. Ja ten film wrzucę chwilę po tym, jak go nagram, więc jeśli się okaże, że zostały już odzyskane te profile, czego oczywiście bardzo tym zespołom życzę, no to miejcie na uwadze, że jakby czas gra na niekorzyść tych zespołów, ale jednocześnie im szybciej, tym lepiej, żeby poodzyskiwały dostępy do swoich fanpage'y. Ale może być tak, że kiedy będziecie oglądać ten film, czy też za jakiś czas, no to już te profile będą odzyskane i myślę, że tak właśnie będzie. No to dobrze, zobaczmy, co na przykład na oficjalnym profilu Emperor się pojawiło. Na przykład ptaszek, który zaciął się w drzewie. Okej. Okay. Musi się automatycznie ta muzyka tutaj włączać. Proszę, następny filmik z lifehackiem jakimś. To jakieś... Okej. Okay. Jakieś dziecko z bramą, dobra. Tu jakieś bieganie. Tu jakieś małpy. To jakiś żartobliwy filmik, ale to jedna rzecz będzie fajna, jak sobie w ogóle wejdziecie, jeszcze będą te filmy i ich nie usuną, to poczytajcie sobie komentarze pod tymi filmami, gdzie gracze, chciałem powiedzieć, miłośnicy muzyki danego zespołu pokapowali się, że to jest przejęcie, więc zaczęli sobie komentować śmiesznie i jakby starając się podtrzymać treść muzyczną, treść klimatyczną zespołów w odniesieniu właśnie do tych dziwnych filmów. No ale jak widzicie, u Emperora to się dzieje, no sporo tego jest i tych filmów pojawia się bardzo dużo, więc jakby cały ten feed Emperora jest zaśmiecony. Ostatni normalny wpis Emperora był z 20 marca, więc gdzieś to przejęcie miało miejsce. Chyba jak tutaj widać, pierwsza rolka niezwiązana z Emperorem. Tak, Renovate Swimming Pool była z 24 marca. Ja to nagrywam 31 marca i jeszcze nie został po prawie tygodniu odzyskany ten profil, więc słabo. Znaczy w sensie słabo dla Emperora. Ishan, podobna sytuacja. Również filmy kompletnie niezwiązane z muzyką, którą prezentuję. Zresztą bardzo fajną płytę ostatnio nagrał. Chyba o niej wspominałem, mam nadzieję. I też już od wielu dni takie filmy się pojawiają. Ishan Emperor nie jest przypadkiem, o czym jeszcze za chwilę powiem, że oba te jakby projekty, oba te zespoły mają przejęte Facebooki. I zobaczmy sobie jeszcze, co jest u Tsudera. Tam też będą bardzo dobre komentarze. Proszę bardzo. Strzyżenie owcy. Gdzieś tu były komentarze, poczekajcie. You'll need Jesus, I need a new shaver. Okej, to czekajcie, tutaj nie było żadnego fajnego komentarza. Pod jakimś filmem z bokserem. Tak jest. True cult boxing. No i właśnie, tu ktoś się pokapował, że Tsuder też został przejęty. No i tutaj ostatni wpis Tsudera normalny jest 29 lutego, natomiast też przejęcie z 24 marca, więc poszło, że tak powiem, jednym rzutem. Samael, tak jak wspominał Metal News, którego zaczerpnąłem tę informację, już odzyskał dostęp do swojego profilu. To się wydarzyło dosłownie kilka dni temu. We have regained control of our page. Dzięki, dzięki i tak dalej. I słuchajcie,
myślę, że to jest jasne, że te profile facebookowe zostały przejęte i teraz pytanie, jak to się mogło stać, bo to jest dość istotna kwestia, to nie są profile, które mają, wiecie, tak jak mój, tam nie wiem, 2 czy 3 tysiące obserwujących, tylko są profile, Samael ma 143 tysiące, a tak na przykład Emperor ma 233 tysiące, więc to są naprawdę duże profile. No stało się w dość prosty sposób. Oczywiście to nie jest tak, że jestem jakąś alfą i omegą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo stron internetowych czy profil na Facebooku, bo absolutnie nie jestem. Myślę, że jak padnę ofiarą ja takiego przejęcia, to będzie mi niezmiernie przykro, że nie dopiąłem jakby kwestii bezpieczeństwa. Natomiast no, co można zrobić, kiedy ma się fanpage? No generalnie to jest tak, że jakby zakładacie fanpage i podpinacie ten fanpage pod swoje główne konto, dajecie uprawnienia administratorom, którzy też mają możliwość wejścia na te fanpage'e i publikowania treści, usuwania itd., itd. Natomiast no, to jest połączone jakby z mailem. I ja bazując na tym, jak na przykład słyszałem, jak zostały przejęte bardzo duże profile, czy kanały w zasadzie YouTube'owe, które mają po kilka milionów subskrybentów, nawet kilkanaście, ten schemat jest dość podobny i tutaj mogło być podobnie. Po pierwsze, bardzo możliwe, że przynajmniej Cuder, Emperor i Ishan mają dokładnie tą samą agencję lub te same osoby, które zajmują się ich social mediami. No bo chyba wszyscy wiemy i mam nadzieję, że wiecie oczywiście, że tam oni, ci muzycy nie siedzą na swoich Facebookach i nie wrzucają tych postów, bo nie mają na to czasu i mają od tego ludzi, albo sami jakby ich wynajmują, albo wynajmują ich wytwórnie, wydawcy, którzy wydają im płyty. I też pewnie, jeśli chodzi o taką muzykę, o muzykę ekstremalnego, ekstremalny metal, no to też jest jakaś zamknięta na świecie grupa osób, które są polecane do tego, żeby to robić. No i to one zostały zhakowane. Zhakowane w taki sposób najprawdopodobniej, że zostało ominięte systemy dwustopniowej weryfikacji. Bo jeżeli macie konto na Facebooku, to oczywiście pierwsze, co trzeba zrobić po jego założeniu, a jeśli tego nie macie, to zróbcie to za chwilę, uruchomienie dwuetapowej weryfikacji. Jest jej kilka rodzajów, mogą to być też fizyczne klucze na USB, które teoretycznie i też praktycznie są najbezpieczniejsze. Mogą to też być potwierdzenia w aplikacji na przykład. I teoretycznie, jeśli macie to dwustopniowe uwierzytelnianie, tę dwustopniową weryfikację, no to jeżeli ktoś obcy próbuje się zalogować na wasze konto na Facebooku, czyli w tym wypadku na konto fanpage'a tego zespołu, no to powinien nie móc się zalogować, no bo musi zostać gdzieś na jakimś innym urządzeniu odkliknięty, musi być podany jakiś kod, żeby dopuścić z innego niezarejestrowanego i, że tak powiem, niezapamiętanego urządzenia, komputera, tabletu, smartfona do tego fanpage'a. No i te ataki wyglądają mniej więcej tak, że ktoś gdzieś tam w jakiejś agencji social media, który zajmuje się tymi fanpage'ami, dostaje sobie maila, gdzie powiedzmy jest oferta jakiejś współpracy i kliknijcie link, no bo tam jakiś na przykład PDF z fakturą albo ktoś się podszywa pod firmę, z którą już się prowadzi korespondencję, ktoś to klika, nic nie widzi, nic się nie dzieje, ale w tle dzieje się bardzo dużo. Mianowicie wirus, program napisany specjalnie do tego, żeby przejąć te fanpage'e czy też na przykład e-maile, wyciąga nie hasła i nie jakby dostęp do dwustopniowych weryfikacji, tylko wyciąga całą sesję w przeglądarce, łącznie z ciasteczkami. I finał jest taki, że ktoś to sobie u siebie włącza, ten jakby atakujący, i on już jest zalogowany. I jest w stanie szybciutko, jak na przykład jest zalogowany na mailu i na fanpage'u, zmienić hasło, więc no, ten prawowity właściciel nie ma możliwości dostępu do tego swojego konta, czy na Facebooku, czy na mailu, więc nie jest w stanie w żaden sposób tego hasła znowu zmienić, żeby móc się ponownie zalogować. No i jest takie błędne koło, gdzie trzeba skontaktować się jednak z tym Facebookiem, żeby ten Facebook przywrócił możliwość logowania się, jakby wylogował ze wszystkich sesji, które są, zmienił hasło na takie, jakie na przykład sam ustali i dopiero wtedy przekazał te dane prawowitemu właścicielowi. I oczywiście da się wcale nietrudny sposób udowodnić, że jest się właścicielem tego fanpage'a, no bo nie jest fanpage o niczym, nie ma dwóch obserwujących i jednak przez wiele lat publikował treści i powiązania ma z mailami, z jakimiś kartami płatniczymi do jakby promowania postów i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest ważna, istotna kwestia, bo tam możliwe, że zostały wykorzystane jakieś pieniądze właśnie na jakieś kampanie, które były jakby wykorzystane właśnie przez nieodpowiednie osoby, a nie tylko zaśmiecony został fanpage. No i w pewnym momencie to się udaje, jak widzicie, Samaelowi się udało, natomiast niestety to trwa, bo tych fanpage'ów na Facebooku jest mnóstwo, support nie nadąża z tymi przejęciami, nie jest w stanie mega szybko tego ogarnąć i trzeba czekać. No to w sumie mam nadzieję, że w jakiś sposób wyjaśniłem, więc tak jak Metal News napisał, jak zobaczycie tam pod tymi głupimi filmami, a w ogóle tak naprawdę do momentu, aż zespół się nie odezwie, że już jest wszystko w porządku,
to jeśli ktoś tam wrzuci na te fanpage nie jakieś, wiecie, głupie filmiki z boksem, z jakąś bramą, z jakimś dzięciołem, który utknął w drzewie, tylko jakieś linki na przykład do płyt albo do biletów na koncerty, to nie klikajcie tego, bo zrobicie sobie krzywdę jeszcze u siebie na komputerze albo na smartfonie. I tyle ode mnie. Taka ciekawostka okołometalowa, myślę, że interesująca i jeżeli część z Was zastanawia się, co to za głupoty na tych fanpage'ach, no to teraz już wiecie, że zostały po prostu przejęte. Ode mnie to tyle dzisiaj, dzięki wielkie, trzymajcie się. Na razie.